Ida Nowakowska wróci na antenę TVP, klamka zapadła. Gwiazda ujawniła szczegóły. Jakiś czas temu Ida Nowakowska pożegnała się z pracą na planie Pytania na śniadanie, a po czasie otworzyła się i opowiedziała o kulisach zwolnienia z roli gospodyni porannego formatu. Kropka. Prezenterka zdradziła, że niebawem pojawi się w TVP w programie, który wówczas zostanie emitowany na żywo. Ida Nowakowska pożegnała się z pracą w Pytaniu na śniadanie. Ida Nowakowska swoją współpracę z TVP rozpoczęła w 2018 roku i od tamtego czasu miała okazję prowadzić kilka programów rozrywkowych, to jest Dance Dance Dance, The Voice Kids, czy Bake Off Junior, a także imprezy muzyczne. Największą jednak rozpoznawalność zyskała dzięki Pytaniu na śniadanie, gdzie towarzyszył jej Tomasz Wolny. Choć duet ten cieszył się sympatią widzów, ostatecznie musiał pożegnać się z programem, tak samo, jak reszta gospodarzy. Okazało się, że za tą decyzją stała chęć odświeżenia formatu. Ida Nowakowska opowiedziała o kulisach zwolnienia z Pytania na śniadanie. Ida Nowakowska po czasie postanowiła opowiedzieć o kulisach zwolnienia z Pytania na śniadanie. Podczas rozmowy z Wprost wyjaśniła, że nie poznała konkretnego powodu tej decyzji. Zdradziła, że poczuła się wówczas dyskryminowana. Przy okazji wbiła szpilę nowej szefowej śniadaniówki. Z takim zachowaniem spotkałam się po raz pierwszy w życiu. Pierwszy raz poczułam się dyskryminowana i że zastosowano wobec mnie odpowiedzialność zbiorową. Nikt nigdy nie wyjaśnił mi, dlaczego straciliśmy wiarygodność. To nie chodzi o to, że Kinga miała inną koncepcję na ludzi prowadzących, bo do tego każdy reżyser ma prawo. Zrobiła to ostentacyjnie, nie zastanawiając się, że wielu osobom może zrobić krzywdę. Myślę, że zadziałały tu jej emocje, bo miała momenty, kiedy długo nie mogła znaleźć pracy, powiedziała Ida Nowakowska. Ida Nowakowska w programie emitowanym na TVP. Choć Ida Nowakowska musiała pożegnać się z Pytaniem na śniadanie, nadal pozostała pracownicą TVP. Prowadzi The Voice Kids, gdzie z zaangażowaniem rozmawia z uczestnikami i ich rodzinami, pomagając im się uporać ze stresem. Choć odcinki programu zostały nagrane już wcześniej, niebawem wyemitowany zostanie występ na żywo. Ida Nowakowska w rozmowie z Plejadą potwierdziła, że weźmie w nim udział. Tak, oczywiście. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. 27 kwietnia na żywo zobaczymy się w The Voice Kids. Zapraszam z całego serca. Nie dość, że mamy wspaniałych uczestników, utalentowane dzieci, które ciężko pracują na to, żeby pokazać całej Polsce swój talent, to też wspierających rodziców, powiedziała prezenterka.